Witam na kanale Fantazja Azja. Niestety z AliExpressem na pewien czas trzeba było troszeczkę sfolgować, ale myślę, że zamiast tego bardzo dobrym zamiennikiem są hole ciuchlandowe i ja akurat właśnie wybrałem się tym razem na taki troszeczkę dłuższy maraton po naszych lubelskich ciuchlandach i udało mi się naprawdę ciekawe rzeczy znaleźć, naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, nawet parę butów, więc zapraszam na filmik, a ja jestem Emil, zaczynamy. I najfajniejsze w tym całym holu ciuchlandowym będzie to, że praktycznie wszystkie rzeczy, jakie udało mi się znaleźć, nie były droższe niż 10 zł, z wyjątkiem jednej pary butów i tej kurteczki, która kosztowała 15 zł, więc myślę, że nie jest to całkiem najgorsza rzecz. I myślę, że zaczniemy właśnie od tej kurteczki, która jest całkiem fajna. No, naprawdę byłem zdziwiony, że coś takiego udało się znaleźć. Jest to rozmiar dosyć dziwny, bo jest to XL-ka, no ale z tego co widzę, to jest zrobione, to jest Made in China, czyli chińska sprawa. Możliwe, że ktoś kupił z AliExpressu albo coś w tym stylu. Niestety 100% poliester, więc skórka to nie jest, ale bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj troszeczkę taki odpinany kapturek. Tutaj też możemy sobie odpiąć, jeżeli byśmy chcieli samą taką ala skórzaną kurteczkę sobie trzymać. Jeżeli mamy też dodatkowo taką opcję, to możemy sobie zostawić właśnie z tym kapturkiem i bardzo fajnie wygląda. Tak jak mówię, koszt 15 zł, naprawdę dobra sprawa i byłem zdziwiony, że nawet na mnie pasuje. Troszeczkę może rękawy lekko są przykrótkie, ale akurat fajnie to pasuje, jeżeli bym chciał założyć jakiś zegarek czy jakąś bransoletkę, więc nie są aż tak za krótkie, żeby jak podnoszę ręce, żeby coś mi się blokowało, żeby się to podnosił rękaw do łokcia, tak jak niektóre rzeczy czasem mi się tak dzieją. I od razu przeskakujemy do takiej bluzy. Jest to New Look Man XS rozmiar. Tak jest, czyli jest to super small rozmiar i co jest dziwne, na mnie bardzo pasuje i idealnie mnie, fajnie to wszystko jest opinające, naprawdę mi się podoba ta bluzka, to jest taki sweterek troszeczkę i rękawy odpowiednia długość i rozmiar naprawdę jest odpowiedni, więc dziwne są czasami te rozmiary, więc nie trzeba się aż tak bardzo przyglądać temu, że to jest XL, że to jest SK, że to jest XSK, bo widzę, że co firma, co jakaś tam inna produkcja, czy chińska, czy jakaś europejska, to czy są różne czasami rozmiary. No i najciekawsze jest to, że ta cała bluzka kosztowała, sweterek taki, kosztowało to złotówkę, więc całkiem można naprawdę trafić ciekawe rzeczy, zwłaszcza, że w ogóle nie widać, żeby było jakieś brudne, żeby było jakieś porwane, czyli albo to ktoś kupił, nic było za duże na niego, albo za małe i po prostu gdzieś to mu oddało, albo gdzieś zostało wyrzucone, ciężko powiedzieć, bo nie widać w ogóle jakiegoś efektu znoszenia czy coś w tym stylu, więc za złotówkę coś takiego można naprawdę znaleźć. Ja jestem naprawdę w szoku czasami. Nie lubię za bardzo chodzić po tych ciuchlandach, jak już jestem powiedzmy wyciągnięty w pewien tam sposób, to naprawdę jestem zadowolony, jeżeli coś się uda znaleźć, bo zwykle to jest tak, że ja po prostu przechodzę cały ciuchland, zajmuje mi to 5 minut, znajduję może jedną rzecz, która jest ciekawa, która mi się podoba, okazuje się, że rękawy są po łokcie, jeżeli jest to jakaś koszula czy kurtka, więc bez sensu nad czym mierzać, nie wspomnę już o butach, chociaż tym razem udało mi się właśnie znaleźć nawet dwie pary butów. I teraz właśnie przejdziemy już do tych butów. No i żeby było śmieszniej, są to Adidasy, więc nie są to jakieś byle jakie buty, tylko właśnie mamy Adidasy. Ta para butów jest dosyć droższa niż zwykle to bywa w ciuchlandach, bo kosztowała 38 zł. Ale myślę, że całkiem fajna sprawa. Troszeczkę trzeba będzie to podczyścić, ożywić troszeczkę kolor i myślę, że powinno być całkiem fajnie. Zobaczymy, jak pójdzie nam z oczyszczaniem tej troszeczkę pożółkłej gumy, ale mam nadzieję, że będzie tym razem będzie spoko, bo mam drugą parę, którą też mi się udało znaleźć już za 10 zł i jest to taka para. I jeżeli chodzi o ten kolor, jeżeli chodzi o tą podeszwę, to naprawdę było ciężko to cokolwiek z tym zrobić i się nie udało nic z tym za bardzo zrobić, więc musiałem znaleźć na to inny sposób, ale buty też naprawdę były fajne, bo to kosztowało 10 zł, troszeczkę właśnie były tutaj momentami popękane, gdzieś troszeczkę mocno ubrudzone, ale jeżeli chodzi o środek, jeżeli chodzi w środku, wkładka naprawdę jest ładnie czysto, nie jest to widać, że za bardzo znoszone, więc ciężko powiedzieć, co z tymi butami się działo, czy po prostu leżały, nie wiadomo, i po prostu czasowo zżółkły i coś tam się po prostu poocierały.
Bo jeżeli chodzi o takie buty, ja zwykle kupuję takie buty do przerobienia, do przemalowania i akurat w tym przypadku zrobiłem właśnie taką parę butów i na kanale też pojawi się filmik właśnie jak zrobiłem właśnie z takich butów takie buty, więc też zapraszam na zobaczenie, przyjrzenie się tego filmiku i myślę, że po przerobieniu wyglądają naprawdę, naprawdę, jak to mówią teraz wszyscy, mega, więc ja jestem naprawdę na plus, jeżeli chodzi o takie buty za 10 zł i takie, które udało mi się znaleźć w Ciuchlandzie, zwłaszcza, że są na mój rozmiar, a ja jestem dosyć wysoką osobą, dosyć potężnym facetem i się okazuje, że nawet da się znaleźć. Fakt, że są na styk, że przydałoby się, żeby tak pół centymetra było troszeczkę luzu, ale jak na styk do przemalowania, super sprawa, myślę, że wrażenie będą robić. I teraz przechodzimy do takiej oto koszuli, czarna koszula i najfajniejsze jest to, że jest to 100% bawełna i żeby było jeszcze było lepiej, 4 zł coś takiego kosztowało, więc czemu nie? Zwłaszcza, że całkiem fajnie wygląda i mamy tutaj Cedar Wood State Medium, rozmiar medium, made in Bangladesh, o. Więc takie chyba nie byle co za bardzo, ale całkiem fajnie to wygląda, ja naprawdę jestem zadowolony, jest to rozmiar M europejski, USA M, Ukraina też M, no i czemu nie, medium też na mnie widocznie pasuje, zwłaszcza, że to jest koszula, ja akurat koszul rzadko kiedy takich przynajmniej nie noszę do końca, czyli rękawy mogą być troszeczkę krótsze, bo i tak będę je pewnie nosił na 3/4. Więc jak najbardziej ważne, żeby tu pasowało troszeczkę, żeby nie mocno mnie nie ściskało, żeby mi tutaj nie pękało na bicepsach i pod pachami. A jeżeli tak jest ok, to ja jestem zadowolony. Zwłaszcza 4 zł za naprawdę ciekawą koszulę, więc czemu nie? Teraz przechodzimy do czegoś bardzo oryginalnego, co ja osobiście bardzo uwielbiam, czyli koszule i koszulki bez rękawów. Zwykle rzadko kiedy można coś takiego znaleźć w Ciuchlandzie, jeżeli chodzi o koszulę, bo koszulek to jest pełno, ale koszula do tego jeszcze jeansowa, więc musiałem praktycznie bez mierzenia, bez niczego, zobaczyłem, wziąłem i czemu nie, zwłaszcza, że koszt też był 4 zł, więc akurat jakoś tak się trafiło, że całkiem fajne. Jest to rozmiar też SK, co też jest dziwne, że jest to taki mały rozmiar i mamy tu vintage quality cotton, o, czyli mamy też coś troszeczkę fajniejszego, once try it, always use, dokładnie, raz założyłem i po prostu genialnie wyglądało i musiałem już to po prostu zawsze mieć przy sobie, tak na to wychodzi, więc jest to całkiem fajna koszula, bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza, że bardzo ciężko znaleźć u nas w Polsce takie koszule bez rękawów, a jak ktoś coś takiego lubi, to albo musimy sobie wycinać, albo trzeba specjalnie zamawiać, czy nawet na AliExpressie, jak swojego czasu szukałem, naprawdę było ciężko coś takiego znaleźć, żeby to ładnie było wszystko tutaj obszyte, żeby to nie było jakieś takie poszczępione, wycięte kawałki, chociaż czasami też to fajnie wygląda i też, zwłaszcza teraz modę mamy, porwane wszystko, dziury w spodniach, dziury w koszulkach, więc też takie coś może wyglądać, ale ja jestem bardzo zadowolony z takiego zakupu, zwłaszcza, że też nie było to wcale duży koszt i jeansowa koszula, myślę, że całkiem fajnie wygląda, więc polecam czasem wybrać się na coś taki spacerek po Ciuchlandach z nudów, żeby zabić troszeczkę czasu, poprzeglądać, zwłaszcza, że męskich rzeczy aż tak dużo nie ma, więc to dużo czasu nie zajmie, no chyba, że będziemy tak przeglądać, tak jak kobiety, tak cik 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 i chodzić w zygzaki, więc to będzie trwało nawet ze 2 godziny, ale to już trzeba lubić, ja tak nie lubię, wolę ciuch, to mnie do mnie zawołało, zwykle wybieram właśnie ubrania, które do mnie przemawiają od razu, czyli przechodzę, o, kolor, albo mniej więcej fason mi się od razu podoba, dopiero mogę zobaczyć, czy jest rozmiar ciekawy, czy jest odpowiednia długość rękawów. Tu akurat na szczęście rękawów w ogóle nie ma, więc nie było najmniejszego problemu, więc super sprawa. I na koniec przechodzimy do takiej oto koszuleczki. Jest to Jim Beam, czyli mamy tutaj bourbon, akurat coś w tym stylu, jak zawsze ludzie kupują takie sobie Jack Danielsy, całkiem to fajnie wygląda, myślę, że na siłownię będzie fajnie, myślę, że na siłownię super się sprawdzi, jest to rozmiar medium, więc na moje gabaryty jak najbardziej jest ok, tak jak mówię, zawsze przypominam 1,90 m, 85 kg, więc całkiem myślę duży rozmiar na mnie jest potrzebny, ale koszulka naprawdę bardzo fajnie wygląda, jednak jak spojrzałem, to wydaje się całkiem fajna, troszeczkę może, chociaż nie za bardzo znoszona. Tutaj mamy właśnie całkiem przyjemnie jest to wszystko wydrukowane. Nie wydaje się, żeby to była jakaś taka naklejka czy jakaś prasowanka, więc troszeczkę lepsza robota. Jednak w domu już, jak po zakupie, okazało się, że koszulka wkryje sobie tajemnicę.
drugą stronę. Na drugiej stronie mamy coś takiego. Mamy różową wyklejankę Keep Calm i nie wiadomo co to było, bo popękane, więc ktoś prawdopodobnie sobie kupił tą koszulkę i chciał sobie przerobić na coś takiego. Możliwe, że jakaś dziewczyna albo coś w tym stylu, chyba że jakiś chłopak chciał różowe nosić napisy, nie mam pojęcia. Więc co zrobić? Czasami trzeba warto zwrócić uwagę, co się dzieje na odwrocie koszulki czy w ogóle jakiegoś ubrania, bo możemy się zdziwić. Aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo i tak tego bardzo nie będzie widać, zwłaszcza że to pewnie po kilku praniach odejdzie samo, bo coś to chyba za dobrze nie jest wykonane. Ale jakby to nie jest najważniejsza część, najważniejszą część tej koszuli jest jej oryginalna część, czyli jej oryginalny wzór, oryginalny kolor. I to akurat wygląda bardzo fajnie. I to było na tyle, jeżeli chodzi o mój taki haul ciuchlandowy, lumpeksowy. Naprawdę jestem zaskoczony, że udało mi się znaleźć tyle ciekawych rzeczy. I już nie wspominając o cenie, bo zwykle to jest tak, że jak coś na mnie jest pasujące, to zwykle jest to już 80 zł, już ze 100, czyli praktycznie taka normalna cena, jaką możemy znaleźć chociażby w chińskim sklepie nową rzecz. Więc fakt, że wtedy w chińskim sklepie to będzie jakiś poliester, a w ciuchlandzie może być jakaś skóra, więc to też, jeżeli to jest dla kogoś jakaś ogromna różnica, warto się wybrać i poszukać czegoś takiego. Najbardziej zaskakujące były buty. Nie sądziłem, że uda mi się znaleźć praktycznie takie same rozmiar butów. Troszeczkę to są mniejsze, co dziwne. Może tam, a to bardziej chyba kwestia podeszwy, ale dwie pary Adidasów za 10 zł, za 38 zł. Te jeszcze nie przemalowane, jeszcze nie poprawione, te już troszeczkę odżyły i myślę, że całkiem fajnie wyglądają. Żeby jak ktoś dopiero teraz włączył, żeby to nie było tak, że już takie znalazłem. Oczywiście testy zostały przerobione. Buty zostały znalezione takie, więc to jest ta sama para butów. I tak jak mówiłem już na kanale, myślę, że niedługo pojawi się właśnie filmik, jak przerobiłem tą parę butów na taką parę butów. Więc jak jesteście ciekawi, jak coś takiego zrobić, zapraszam koniecznie na kolejny filmik w stylu kustomizacja butów. I to było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy i moje wycieczki po ciuchlandach lubelskich. Zatem życzę wam zdróweczka, ja jestem Emil, cześć!